Ten komin jest dla dzieci. Dziergałam go drutami 5-milimetrowymi i ściągacz i główną część komina. Wełna to jest wełna na druty 4-5 mm. Jest to aran. Jest to wełna farbowana ręcznie na jeden taki dziecięcy komin 14-centymetrowy, a w jednym rzędzie mamy 72 oczka. Będziemy potrzebowali około 50 gram wełny. Jak widać, mam tutaj ozdobne przejście oczek prawych skierowanych w prawą stronę. I jest to komin, który zrobiłam, aby mieć zestaw z czapką, której wykonanie również nagrałam i umieściłam na YouTubie. W czołówce filmu znajdziecie informacje o rozmiarach i ilości oczek, jakie trzeba narzucić na druty, aby taki komin dla poszczególnych rozmiarów wykonać. Komin będę dziergała na drutach 5-milimetrowych z żyłką. Będę dziergała tymi drutami i ściągacz komina, i główną część komina. Komin będzie miał 72 oczka. Ja go dziergam dla dziecka 4-letniego. Dla dziecka 4-10 lat ten komin będzie dosyć przylegający do szyi. Rozpoczynam dzierganie od narzucenia na druty 72 oczek metodą długiego ogonka, inaczej metodą kciukową. Robię sobie pętelkę. Dociągam. Chwytam. Tutaj mam drugi ogonek. Oczka mam tutaj, z tej strony. I nawijam. Na kciuku trzymam nić z ogonka, a palcem wskazującym trzymam nić z kłębka. I zawijam sobie. To jest pierwsze oczko, drugie. Ja komin będę wykonywała metodą Magic Loop. Jest to komin bezszwowy. Ja dziergam mój komin metodą Magic Loop. Jak widać, tutaj już mamy supełek z druta zrobione. Na lewym drucie mam większość oczek. Z prawego druta zaraz te oczka ściągnę, żeby mi łatwiej przerabiać na prawy drut oczka. I tak będę przerabiała cały rząd ściągaczem podwójnym, czyli naprzemiennie oczka prawe i oczko lewe, oczka prawe i oczko lewe. Zaczniemy wspólnie, a ja wrócę, jak już będę miała do połączenia pierwszy rząd z drugim rzędem. A w odnośnik do filmu, jak dziergać metodą Magic Loop, umieszczę w prawym górnym rogu tego filmu. Dociągamy, ale nie za mocno. Chcemy mieć tutaj to oczko później luźniejsze, żeby nam się fajnie przeciągnęło przez drut. Tak, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Ja wykonuję je metodą od spodu.
ale metodą od góry. Również można to robić, jeśli nie wiecie, o jakich metodach wykonywania lewego oczka mówię. Odsyłam Was do mojego filmu, w którym omawiam, jak możemy przerabiać oczka lewe i jak one później wyglądają po prawej stronie robótki. Zbliżam się do końca pierwszego rzędu. Zostało jeszcze tylko kilka oczek do przerobienia. Mam 73 oczka, więc te dwa oczka przerobię razem i przechodzę do przerabiania kolejnego rzędu. To już będzie drugi rząd naszego ściągacza, czyli zaczynam od oczka prawego, kolejne to oczko prawe, potem dwa oczka lewe. Prawe, dwa oczka lewe. Oczka prawe. Dwa oczka lewe. I tak wykonujemy nasz ściągacz, aż będzie miał długość 6 rzędów, czyli przerabiamy go 6 razy. Jak będzie miał właśnie tą długość, wrócę i wspólnie przejdziemy do wykonywania głównej części komina. Kończę przerabiać 6 rząd ściągacza. I teraz będę przystępowała do wykonywania głównej części komina. I nasz wzór będziemy powtarzali co 8 oczek, czyli przerabiamy 7 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ósme i dziewiąte oczko przerabiamy razem. Ja sobie lewe oczko musiałam obrócić w drugą stronę, ponieważ wykonywałam je metodą od spodu. Przez te dwa oczka przeciągnęłam nić, którą trzymam z tyłu i nie ściągnęłam ich. Dopiero ściągnę, gdy przeciągnę tą nić przez pierwsze oczko i dopiero ściągam. I ponownie 7 oczek przerabiamy na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 i 9 przerabiamy razem. I pierwsze, potem spuszczamy obydwa oczka z odrutu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 i 9 razem. Ponownie lewą muszę obrócić w drugą stronę, żeby mi było łatwiej wbić się te dwa oczka. Razem przez pierwsze i ściągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7,
8 i 9 razem. Przerabiamy razem i przez pierwsze i ściągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósmy i dziewiąty razem. Pierwszy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Ósmy i dziewiąty razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósma i dziewiąta. I ósme i dziewiąte przerabiamy razem. I kontynuujemy nasz wzór. Czyli przerabiamy. Ja tutaj nie daję żadnych znaczników, ponieważ miejsce, w którym mamy połączyć ósme i dziewiąte oczko, bardzo ładnie widać, także nie trzeba tutaj żadnych znaczników mieć. I chciałabym jeszcze tutaj zaznaczyć uwagę dotyczącą czapki. Jeśli macie zamiar dziergać również czapkę w tym samym wzorze, zrobiłam do niej film. Lecz tam powiedziałam, żeby łączyć ze sobą dziewiąte i dziesiąte oczko. Należy również w czapce łączyć ze sobą ósme i dziewiąte oczko, ponieważ jeśli będziecie dziergali małe rozmiary, to wtedy przed znacznikiem będziecie mieli zbyt dużo oczek, a jeśli duże rozmiary tej czapki, to wtedy będzie brakowało Wam oczek tutaj zaraz po znaczniku, jeśli będziecie łączyć ze sobą dziewiąte i dziesiąte oczko. Trzeba połączyć ze sobą ósme i dziewiąte, aby ta czapka Wam wyszła. Ja wrócę z filmem, kiedy ten wzór będzie chciał nam przejść z lewej na prawą stronę. Pokażę, co trzeba zrobić ze znacznikiem. Zbliżam się do końca rzędu i w kolejnym rzędzie mam połączyć te dwa oczka. I w tym miejscu muszę przełożyć znacznik. Przeciągamy nić, przekładamy znacznik i przeciągamy przez pierwsze oczko nić i dopiero spuszczamy. I w kolejnym rzędzie będziemy łączyli to i to oczko ze sobą. W kominie jest dosyć istotne, abyśmy pilnowali tego przejścia między lewą a prawą stroną, czyli początku naszej robótki, w związku z tym, że później musimy ten komin zamknąć. I żeby po prostu jedna część komina i druga część komina, żeby te części były ze sobą równe. Także co 8 rzędów ten wzór będzie nam się przesuwał i będziemy przekładali właśnie nasz znacznik. Mój komin będzie miał długość 3 przejść, czyli teraz miałam pierwsze przejście, później będę miała drugie przejście wzoru na prawą stronę. Będę dziergała dalej i wrócę, gdy moje trzecie przejście wzoru z lewej na prawą stronę będzie się właśnie zbliżało, czyli gdy tutaj zostaną mi po lewej stronie dwa oczka przed końcem wzoru i wtedy będę już przechodziła do wykonywania drugiego ściągacza w naszym kominie.
Mamy kolejny rząd naszego komina. Długość mojego komina to są trzy przejścia wzoru na prawą stronę. Tutaj miałam pierwsze przejście, tutaj mam drugie przejście wzoru na prawą stronę, a tutaj mam trzecie przejście wzoru na prawą stronę, czyli jeszcze muszę wykonać raz, dwa, trzy, cztery rzędy i po tych czterech rzędach będę przystępowała do wykonywania ściągacza tego komina. I wrócę, kiedy będę zbliżała się do tego miejsca, gdy będę miała tutaj trzecie przejście i w tym miejscu będziemy rozpoczynali nasz ściągacz, górny ściągacz naszego komina. Będę przystępowała do wykonywania ściągacza. Tutaj jest moje trzecie przejście z wzoru z lewej strony na prawą. Tutaj mam pierwsze, tu jest drugie, a tu jest właśnie trzecie. Ja już w tym momencie nie będę przerabiała komina według wzoru, tylko będę tutaj wykonywała dwa oczka prawe. Kolejne to będą dwa oczka lewe. Ten komin wraz z obydwoma ściągaczami, dolnym i górnym, będzie w sumie miał 14 cm. Jeżeli chcecie mieć dłuższy komin, to przerabiacie dalej i na przykład możecie go zakończyć w miejscu, w którym będziecie mieli czwarte przejście albo piąte przejście wzoru z lewej strony na prawą stronę. To zależy od Was. Mnie długość 14 cm w zupełności wystarcza. Także przystępujemy do wykonywania ściągacza. No i ściągacz, tak jak ten dolny, będzie miał 6 rzędów. Szósty rząd to jest rząd, w którym będziemy zamykali nasze oczka. Dwa oczka prawe. I dwa oczka lewe. Dwa oczka prawe. Dwa oczka lewe. I zwróćcie uwagę, ja wykonuję moje oczka od dołu, czyli zaczepiam nić od dołu. Można również lewe oczko wykonywać w ten sposób, ale nie ma to większego znaczenia. Ponieważ już teraz nie będziemy wykonywali nic innego, tylko przerabiali naprzemiennie oczka prawe i oczka lewe. I mamy cztery ostatnie oczka i przystępujemy
do przerabiania drugiego rzędu ściągacza. Wrócę, kiedy będę przechodziła z rzędu piątego na rząd szósty, w którym będziemy naszą robótkę zamykali. Zbliżam się do końca piątego rzędu. Zostały mi cztery oczka do przerobienia. I będziemy teraz zamykali naszą robótkę. Ja będę stosowała metodę z obrotem nici wokół własnej osi. Gdybyście się chcieli zapoznać, jak dokładnie się to robi, to tutaj w prawym rogu umieszczę odnośnik do tego filmu. Ja mam taką możliwość, aby ściągnąć sobie mój drut z żyłki i ja to sobie właśnie w tym momencie zrobię, żeby łatwiej mi się obracało nitkę. I jak to robimy? Przerabiamy pierwsze oczko na prawo i obracamy drut wokół własnej osi razem z nicią. I drugie oczko przerabiamy na prawo i przekładamy jedno nad drugim. I ponownie obracamy, przerabiamy kolejne oczko, tym razem lewe. Przekładamy prawe nad lewym. I obracamy drut razem z nicią wokół własnej osi. Kolejne oczko to oczko lewe, przerabiamy je na lewo, przenosimy jedno oczko nad drugim i obracamy drut wokół własnej osi razem z nicią. Prawe oczko przekładamy i obracamy. Prawe. Przekładamy i obracamy. Lewe oczko. Przekładamy i obracamy drut razem z nicią wokół własnej osi. Lewe oczko. Przekładamy. Obracamy. I tak do końca rzędu. Zostało mi do zamknięcia cztery ostatnie oczka i pokażę, co zrobić, aby nasza robótka tu przy końcu była równa, aby te dwa ostatnie zamknięte oczka nie szły nam do góry. Zaraz pokażę, o co mi chodzi, co to znaczy, że oczka idą do góry. Przekładamy. Gdy tutaj nic nie zrobimy, teraz Wam pokażę, to nasz komin, ta końcóweczka będzie wyglądała w ten sposób. Widzicie? Tu nam się rozjeżdża, tu jest do góry, jest nierówno i nieestetycznie. Teraz pokażę, co zrobić, aby tak nasza robótka nie wyglądała. I teraz mamy tak. I nie przeciągamy jeszcze tej nici. Wbijamy się w pierwsze oczko. Przeciągamy nitkę. Zamykamy.
Dopiero teraz przeciągamy nić. Jak widać, dwie części, lewa i prawa, są równe. I tą nitkę oraz ten supełek, który nam się tu stworzył, schowamy sobie z tyłu, ukrywając go w tych oto słupkach. Ostatnią rzeczą, którą mamy do zrobienia, jest chowanie nici. Nić będę chowała po lewej stronie robótki i będziemy ją chować w tych słupkach tutaj prawych oczek. Wbijamy się w pierwszy słupek i przeciągamy. Obrócę sobie, zabezpieczę jeszcze tutaj. I tutaj mamy ostatni słupek, w którym będę zabezpieczała nić, tak żeby nam nie uciekła. Możemy odcinać. Mamy nić, która nam nie ucieknie. I jeszcze druga z drugiej strony, dokładnie w ten sam sposób będzie zabezpieczona.